Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. 25 lipca, godzina 19. Zapraszam na 14 odcinek drugiego sezonu prześwietlenia pierwszej ligi. Dziś pod lupą drużyna ze stolicy Warmii i Mazur, czyli Stomil Olsztyn. W dzisiejszym programie będziemy mieli trzech gości. Będzie to Emil Marecki ze portalu stomilolsztyn.pl. Będzie to także trener Adrian Stawski i zawodnik zespołu Stomilu Jonathan Strauss. A więc, moi drodzy, nie przedłużam, zaczynamy, bo materiału na dzisiejsze prześwietlenie naprawdę, naprawdę sporo, a czasu bardzo mało, bo przecież tylko godzinka, a więc jedziemy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, zaczynamy prześwietlenie Stomilu Olsztyn, czyli drużyny, która od dość dawna jest już na zapleczu pierwszej ligi. Klub został założony 15 lipca 1945 roku. Wystąpił w 8 razy w Ekstraklasie oraz dwukrotnie awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski. Został także mistrzem juniorów w kategorii U19 w 1974 roku, ale to nie wszystko. Największym sukcesem tegoże klubu, czyli Stomilu, Było piąte miejsce w szóste miejsce w sezonie 95-96. Dwukrotnie, jak już wspominałem, ćwierćfinał Pucharu Polski sezony 98-99 i 2000-2001. Wicemistrzostwo Polski w kategorii U17 w roku 2003. I uwaga, uwaga, to myślę, że dla niektórych będzie spora niespodzianka. Mistrz Polski w futsalu kobiet w kategoriach U16 i U14 w roku 2016. Natomiast jeśli chodzi o taką jakby szerszą historię zespołu Stomilu, no to tak jak powiedziałem, powstał on 15 lipca 1945 roku pod nazwą Olsztyński Klub Sportowy Warmiak. 1 października 1945 roku stał się klubem sportowym Społem. Dwa lata niespełna później był sportowy klub Pudzieńców Społem, kolejne 11 lat później był znów klub zmienił nazwę na OKS Olsztyn Marzec. Później w roku 68 znów nazwa klubu uległa zmianie na OKS OZOS, a więc dużo tych zmian. W 73 roku kolejna zmiana nazwy, tym razem na OKS Stomil Olsztyn. W 93 roku, a więc 20 lat później, kolejna nazwa się zmieniła na Max Stomil Olsztyn. MOX Stomil Olsztyn, przepraszam. 19 lipca 2014 roku OKS 1945 Olsztyn.
16 lutego roku 2012, OKS Stomil Olsztyn. No i ostatnia zmiana klubu, która jest do dzisiaj, to Stomil Olsztyn, spółka akcyjna. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o zmiany. Największe sukcesy to oczywiście, jak już wspomniałem, to szóste miejsce w sezonie 95-96. A ponadto dwukrotny ćwierćfinał rozgrywek Pucharu Polski. Stomil przeżywał chude lata również w swoim czasie, ale po rejonizacji ligi w sezonie 2007-2008 awans do drugiej ligi, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce. A w sezonie 2011-2012 awans do pierwszej ligi i jak się okazuje, ten zespół jest do dzisiaj właśnie na zapleczu Ekstraklasy w ostatnim sezonie, czyli tym sezonie 2020-2021. Olsztynianie zajęli ostatecznie 15 miejsce w 34 spotkaniach, gromadząc 35 oczek, odnosząc w tej kampanii 9 zwycięstw, 8 remisów i aż 17 razy musieli Olsztynianie uznać wyższość rywali. Bilans bramkowy 31 strzelonych bramek i 48 straconych, więc ten bilans wcale nie był taki oszałamiający. Najważniejsze dla kibiców Stomilu, że drużyna wciąż występować będzie na zapleczu Ekstraklasy. Duże, duże zmiany w zespole Stomilu przed tym sezonem. Nowy prezes, pan Łukasz Puciłowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Żuchowski, nowy także trener Adrian Stawski, który przez większość swojej kariery prowadził w drużynę Bytowi Bytów. Jego asystentem jest Grzegorz Lech, czyli były piłkarz m.in. Stomilu Olsztyn czy Korony Kielce. Trenerem bramkarzy jest pan Przemysław Norko, kierownikiem drużyny Paweł Głowacki, lekarzem Mariusz Sięgiej, masażystą Paweł Załęski, spikerem Andrzej Brzozowski. Jeżeli chodzi o takie szczegółowe statystyki, no to szóste miejsce w Ekstraklasie, jak już mówiłem, dwukrotnie ćwierćfinał Pucharu Polski i Mistrzostwo Polski Juniorów. Debiut Stomilu w Ekstraklasie 30 lipca 1994 roku i remis z Zagłębiem Lubin 2-2. Natomiast pierwsze zwycięstwo Stomilu 27 sierpnia 1994 roku, wygrana Olsztynian nad Hutnikiem Kraków 2-1. Natomiast najwyższe zwycięstwo w historii w Ekstraklasie Stomilu to data 29 kwietnia 1995 roku. Stomil Olsztyn pokonał wtedy Sokół Pniewy 4-0. To tyle, jeśli chodzi o tą troszeczkę historię statystyczną. Teraz już przechodzimy do pierwszego gościa. Rozmowa oczywiście z odtworzenia, a moim gościem jest Emil Marecki z portalu stomilolsztyn.com.
Pl, to jest oczywiście rozmowa, jak już mówiłem, z od tworzenia, więc ja was teraz zostawiam około 15 minut tej rozmowy i potem do was wrócę. Serdecznie, serdecznie zapraszam. Okay. Moi drodzy, moim pierwszym gościem dzisiaj w magazynie Prześwietlenie pierwszej ligi Ostomin Olsztyn jest Emil Marecki, człowiek, który pisze dla portalu stominolsztyn.pl. Witam, Emil. Witam. No to takie pierwsze pytanie, co słychać w tym Stominu? Bo tam duże, duże zmiany od tego sezonu, bardzo duże zmiany, można byłoby wręcz nawet powiedzieć, że małe trzęsienie ziemi. No tak, fajnie to określiłeś, trzęsienie ziemi w Stomilu bardzo duże, bo przed sezonem odeszło nawet 15 zawodników odeszło z zespołu, który grał w poprzednim sezonie pierwszej ligi. No i zmiana także na stanowisku trenera, generalnie zmiana całego, praktycznie całego sztabu szkoleniowego. Trenerem pierwszego zespołu został Adrian Stawski. Tutaj kibice pierwszej ligi powinni go kojarzyć z pracy w Bytowi Bytów. No i buduje ten zespół tutaj nowy w oparciu o zawodników drugoligowych, także z doświadczeniem pierwszoligowym. No i tak to się tam tworzy ta drużyna. No, tydzień do ligi. Sam trener wczoraj po sparingu z Sokołem Ostróda mówił, że przydałoby mu się 2-3 tygodnie jeszcze wolnego, no ale mówi, że nie marudzi, nie narzeka i Stomil będzie gotowy na pierwszy mecz z Chrobrym Głogów. No właśnie, o tych transferach chciałbym, żebyśmy sobie chwilę porozmawiali, bo to naprawdę są ciekawe nazwiska, między innymi Karol Żwir, który grał w Sokole Ostróda, czy Łukasz Szymoneta, który grał w GKS-ie Tychy, tak samo jak i Szymon Lewicki, Merwej Fundambu, który grał w Widzewie, więc widać, że ta paczka tutaj w Olsztynie tworzy się dosyć, dosyć mocno. No i jeszcze Wojciech Rejman, który przyszedł ze Stali Rzeszów, także naprawdę skład w Olsztynie tworzy się całkiem, całkiem ciekawy. Tak. Tak jak wymieniłeś tutaj tych zawodników, to rzeczywiście te transfery klub teraz robi sensowne. Tak to wygląda na papierze, że te transfery są przemyślane, sensowne, tylko no niestety jest krótka ta ławka. I tak jak mówię, odeszło 15 zawodników i może tą pierwszą jedenastkę Stomil będzie miał sensowną. Nie wiadomo, jak będzie z tą ławką rezerwowych, ale tak jak wspomniałeś, Karol Żwir był chyba nawet pierwszym ogłoszonym zawodnikiem. To generalnie jest wychowanek tutaj z województwa naszego, wychowanek MKS-u Korsze. On już grał w Stomilu bardzo długo. Gdyby tak naprawdę jeszcze był młodzieżowcem, to by punktował razy dwa, bo chyba od trampkarza był tutaj w Stomilu. W Stomilu zdobywał doświadczenie pierwszoligowe, no ale później musiał zejść trochę niżej, grał w trzecich ligach i ostatnio cały sezon w drugiej lidze, tam był kapitanem zespołu. U trenera Jacka grał głównie na obronie, w Stomilu będzie grał jako defensywny pomocnik. Od biedy odpukać czasami będzie mógł grać na prawej stronie. No i tak po odejściu tutaj Janusza Buchholca, Piotra Skiby, no to tak kreuje się jako tutaj można powiedzieć lidera tego zespołu. Tak to można przypuszczać. Łukasz Moneta przyszedł z GKS-u Tychy. No to dla mnie największe tutaj spore zaskoczenie, że piłkarz z takim doświadczeniem trafi tutaj do Olsztyna, ale to także, prawda, tutaj Adrian Stawski robi wszystko, żeby namawiać tych swoich byłych zawodników, tak, bo trener Stawski zna go z występów z Bytowi i namawia tutaj ich do powrotu do Stomilu. No ciekawym tym transferem jest Wojtek Rejman, który ma za sobą kilka sezonów tutaj w Stali Rzeszów. Ostatnio bardzo fajne liczby w drugiej lidze. No też tu mamy nadzieję, że w końcu Stomil zacznie też strzelać bramki z rzutów wolnych.
bo ja naprawdę nie pamiętam, kiedy Stomin bezpośrednio z rzutu wolnego strzelił gola, tak jak tu wspomniałeś, Fundambu. No ja tutaj jestem ostrożny co do tego piłkarza. No w ostatnich sparingach wychodzi w pierwszej jedenastce, zbiera dobre opinie generalnie podczas gierek treningowych, no ale jak to będzie w meczu ligowym, to się wszyscy zastanawiają, tak? No bo no, grał w Widzewie i pewnie sami wiecie, że jakiś ten potencjał piłkarz ma, ale jak to wychodzi na boisku, to nie do końca na pewno Widzewie byli z niego zadowoleni. Znaczy, jeżeli chodzi o Marveja, to ja uważam, że to jest zawodnik, który nie dostał do końca szansy, którą powinien dostać, i myślę, że jego potencjał tutaj zostanie w pełni wykorzystany w Olsztynie. Nawet przyznam szczerze, że ze swoimi tutaj kolegami z redakcji się założyłem, że jeżeli wszystko będzie w porządku i Marwej rzeczywiście zostanie zawodnikiem Stomilu i przyjedzie na Widzew, a wiemy, że wszystko na to wskazuje, to pewnie nam jakąś bramkę właduje. To tak pół żartem, pół serio. Ty pewnie widziałeś kilka sparingów Stomilu w tym okresie przygotowawczym i powiedz mi, jak twoim zdaniem to wygląda? Czy rzeczywiście kibice w Olsztynie mogą być usatysfakcjonowani tym, co w tej chwili prezentuje drużyna na no, tydzień przed startem ligowych rozgrywek? No, po tych sparingach to ciężko cokolwiek wnioskować, bo trener Adrian Stawski cały czas testował zawodników podczas tych sparingów. Przeważnie wystawiał dwie jedenastki, a w tym ostatnim sparingu tutaj z Sokołem Ostróda, który się odbył w sobotę o godzinie 11, nie mogło zagrać kilku podstawowych zawodników, między innymi właśnie Rejman czy Moneta, cały czas także kontuzjowany jest Spychała, więc na pewno nie zagraliśmy w takiej optymalnej na ten moment 11, ale tak jak mówię, no widać, że ten zespół jest budowany z sensem. Trener Adrian Stawski ma wizję, ale cały czas ta ławka rezerwowych jest za krótka. Ja no. Może być ciężko już w tym pierwszym meczu zobaczyć taki optymalny Stomil w meczu z Chrobrym Głogów, więc po tych sparingach za dużo takich tych wniosków nie można jakichś tutaj wysnuwać. No chyba, że to, że będziemy strzelać bramki znowu po swoich fragmentach gry, bo tak właśnie padały bramki w ostatnim sparingu z Sokołem Ostróda, gdzie obrońca Jonathan Strauss strzelał najpierw po rzucie wolnym, a następnie po rzucie rożnym. A co powiesz o Szymonie Lewickim? No bo to też taki dosyć, wydaje się, solidny napastnik. Po rozwiązaniu umowy z GKS-em Tychy zdecydował się przyjść do was i to widać, że ta no, siła ofensywna waszego zespołu może być całkiem ciekawa, bo nawet Karol Żwir, o którym rozmawialiśmy na początku, też strzelał w poprzednim sezonie w drugiej lidze parę bramek dla Sokoła. No, jeżeli by się obudził Merwej Fundambu plus do tego Łukasz Moneta, to ta siła ofensywna Stomilu może robić naprawdę duże wrażenie. Tak. No, Szymon Lewicki wydaje się no, takim konkretnym wzmocnieniem. On w ostatnim sezonie strzelił 7 bramek, więc nie wydaje się, że tu przyszedł na piłkarską emeryturę, a tu w Olsztynie z tymi napastnikami to zawsze taki problem mieliśmy, bo tu przychodził i też Tomasz Zachorski, i Paweł Abbott, i ostatnio Grzegorz Kuświt, i po każdym z tych napastników tu w Olsztynie liczyliśmy, że to jeszcze nie jest piłkarska emerytura, że zaczną strzelać. I oni jak, tylko że oni jak przychodzili do Stomilu, to w tych sezonach poprzednich postrzelali po dwie bramki na tych poziomach pierwszej ligi. No a tutaj Szymon Lewicki strzelił 7 ostatnich bramek dla GKS-u Tychy. I tutaj upatruję w tym, że naprawdę rzeczywiście nie przyszedł tu na piłkarską emeryturę, tym, że jeszcze chce mu się grać, że jeszcze zdoła tych 7 bramek chociażby strzelić. Jakby strzelił te 7 bramek, to ja bym był bardzo zadowolony. To jest typ taki napastnika i to było widać w meczu z Sokołem, że no, potrafi przyjąć piłkę, wziąć dwóch obrońców na siebie i tu też się stwarza takie pole manewru dla innych tych zawodników, tak? Bo tu już zawsze troszeczkę więcej miejsca jest w tej sile ofensywie. Może właśnie on za dużo bramek nie strzelać, a może dużo tu pomagać w tym polu karnym.
No bo też Szymon Lewicki, pamiętajmy, no on żyje z podań, z dośrodkowań, a ci nasi skrzydłowi to tak nie do końca z tymi dośrodkowaniami. Oczywiście Łukasz Moneta fajnie na tym skrzydełku się prezentuje, ale on nie jest taki bardziej do wrzutek, a bardziej, żeby wejść prosto w te pole karne, a na prawej stronie jeszcze tutaj nie mamy na skrzydle zawodnika, który jakby wykreował się do pierwszej jedenastki. Tak, patrzę sobie na terminarz i pierwsze spotkanie już powiedziałeś, gracie z Chorobrym Głogów, później jedziecie do Jastrzębia i w kolejnym spotkaniu podejmujecie Arkę Gdynia, później natomiast jest kolejne spotkanie z Koroną Kielce. No to powiedzmy, ile później gracie z Widzewem w piątej kolejce i w szóstej kolejce z ŁKS-em. No to na 18 możliwych punktów, ile twoim zdaniem drużyna z Tomilu powinna w tych pierwszych sześciu meczach zdobyć? Nie no, ciężkie pytanie, no. Bardzo ciężkie pytanie. Ja nie lubię się bawić w takie wróżenie z fusów. Ja bym chciał, żeby tutaj zespół przede wszystkim walczył, żeby nie przychodził obok tych spotkań, no i najchętniej bym chciał, żeby Stomil wygrywał u siebie, a na wyjazdach remisowych to by było takie optymalne rozwiązanie. Wiem, że na pewno się tutaj to będą przytrafiać te porażki, ale ja jestem takim, jak już mogę sobie powróżyć i oczekiwać czegoś, to zwycięstwo u siebie, remisy na wyjazdach, tym bardziej, że teraz w końcu wracają kibice i na pewno będą chcieli oglądać właśnie waleczny zespół, będą się chcieli cieszyć kibice ze zwycięstw u siebie, tak, i oglądając, prawda, tutaj, czy to w Polsacie, czy w Ipli, żeby też z tych wyjazdów przywozić jakieś punkciki, ale no, na pewno, nie wiem, ja tam nie wyznaczam dla drużyny jakichś celów, bo wiem, że ta drużyna jest przebudowana i że ten sezon będzie bardzo ciężki i że będziemy się bić pewnie do ostatniej kolejki o utrzymanie. No i tak jeszcze na koniec dwa zdania według ciebie na temat trenera Adriana Stawskiego, bo to jest trener młodego pokolenia, ale widać, że ma ciekawą koncepcję na gry. Jakie są po podpisaniu z nim umowy opinie w Olsztynie? No, bardzo, bardzo dobre są opinie, bo to widać także po jego tutaj wypowiedziach czy dla Stomilu.pl, czy dla lokalnych mediów, no, że trener wie, jakie ma tutaj warunki i że nie narzeka na to, że no, Stomil ma najniższy budżet w lidze i tutaj operuje w takim, a nie innym budżecie i nie narzeka na to, tylko buduje zespół, stara się tak zrobić, żeby było wszystko dobrze, nie obraża się na rzeczywistość, na jaką trafił. Trafił w końcu też już w końcu poza swój region. Dla niego to będzie taki wielki test, bo cały czas przecież pracował u siebie w domu, w Bytowie. Co prawda do Olsztyna nie jest jakoś daleko, ale to już jest inny teren. I też buduje zespół, ma takie podejście, z tego co się orientowałem, że no tu chcę tu oprzeć, niektórzy chcą tutaj grać, tak, nawet jak już ktoś tam chce negocjować o te 1000 zł więcej, półtora, no to trener mówi, nie chcesz u nas grać, trudno, szukamy dalej, tak, nie obrażę się na rzeczywistość, chcę zbudować tutaj drużynę takich walczaków charakternych i akurat to mi się podoba. I na razie mam tutaj pozytywne, tak jak wszyscy mają tutaj pozytywne opinie, skompletował sztab szkoleniowy, no zobaczymy, no nic więcej nie mogę powiedzieć oprócz tego, że właśnie, że tutaj no buduje zespół taki charakterny, walczaków i nie owija wołem, tak mówi jak jest i na razie tyle o trenerze Stawskim. Zobaczymy, jak będzie mu się tam to wiodło w lidze, jak będzie to wyglądało podczas ligi, bo wiadomo, jak to liga wszystko weryfikuje. Dziękuję Ci bardzo, moi drodzy, moim, ale przede wszystkim Waszym gościem w prześwietleniu pierwszej ligi o Stomilu Olsztyn był dziennikarz portalu stomilolsztyn.pl Emil Marecki. Dziękuję Ci bardzo i życzę jak najlepszych wyników dla Stomilu w nadchodzącym sezonie Fortuna Nice pierwszej ligi.
No to nie dziękuję w takim razie i dziękuję za to, że mogłem prześwietlić 100 mil dla kibiców Widzewa. Dziękuję, trzymaj się, wszystkiego dobrego dla Ciebie, cześć. Dobra, dzięki, cześć, cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Zatem, moi drodzy, już teraz jesteśmy po rozmowie z Emilem Mareckim, dziennikarzem portalu 100milolsztyn.pl. Myślę, że dowiedzieliśmy się też sporo ciekawych informacji. No a teraz przejdę do dalszych informacji na temat 100 milu. Bardzo dużo piłkarzy też odeszło z drużyny z Olsztyna, między innymi skrócone wypożyczenie zostało Mateusza Skrzypczaka, więc jego już nie ma. Juri Karolina odszedł do Miedzi Legnica. To są tylko te niektóre, można by powiedzieć, ubytki, bo oprócz Karoliny, o którym wspomniałem, no to przede wszystkim ten motor napędowy 100 milu, czyli Koki Hinokio, został zawodnikiem Zagłębia Lubin. Odszedł też sam Vancouver Holender. Ale 100 mil także nie pożegnował i podpisał kilka ciekawych kontraktów. Między innymi Karola Żwira z Sokoła Ostróda, o którym tutaj rozmawialiśmy z Emilem, Wojciecha Rejmana ze Stali Rzeszów, Szymona Lewickiego z GKS-u Tychy, tak samo jak i Łukasza Monety, więc rzeczywiście tych przetasowań w 100 milu masa. Odeszli natomiast Buchholz, Skiba, Leszczyński, Kuświk. Natomiast profesjonalny kontrakt podpisał młodziutki Jakub Banul. Przedłużone umowy zostały z Rafałem Remiszem, z Hubertem Szramką. Kolejnym zawodnikiem 100 milu został też Damian Ciechanowski, więc naprawdę tutaj w jedną i w drugą stronę można by powiedzieć, że tych transferów bardzo, bardzo dużo. Merwil Fundambu został przecież zawodnikiem 100 milu, ale o Marwelu to jeszcze sobie dzisiaj troszkę powiemy, jak moim gościem będzie właśnie trener zespołu 100 milu, pan Adrian Stawski. Ta rozmowa również była nagrywana i właśnie na nią za momencik was zaproszę. Porozmawiałem z trenerem Stawskim o przygotowaniach drużyny przed sezonem, o tym, jak on ocenia okres przygotowawczy swojego zespołu, jak ocenia dotychczasowe transfery. Było też kilka słów o Widzewie, także myślę, że warto posłuchać, moi drodzy. Już teraz zapraszam was na prawie 20-minutową rozmowę z trenerem 100 milu Olsztyn, Adrianem Stawskim. W takim razie, moi drodzy, moim kolejnym gościem w prześwietleniu o 100 milu Olsztyn jest trener tego zespołu, pan Adrian Stawski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry.
Panie trenerze, ja może zacznę od pytania, jak zdrowie i co słychać, bo dosyć długo była ta saga, czy pan będzie w Somilu, czy nie. Były też inne kluby, mówiono też o Widzewie, więc może nad tym się na początku pochylimy. No tak, z Tomilem bardzo długo rozmawiałem, tak samo też, jak się pewno wiadomo, z Widzewem też. Jestem dzisiaj w Stomilu i skupiam się na pracy tutaj. Ze względów różnych Stomil miał swoje problemy, o których tutaj środowisko całe piłkarskie w Polsce wiedziało. Całe szczęście wszystko jest już za nami i możemy przystąpić do rozgrywek, możemy budować drużynę tutaj na przyszły sezon, czyli na ten, który za chwilę się rozpocznie. Jestem szczęśliwy, że mogę tutaj być i tworzyć zespół. No właśnie, możemy powiedzieć, że w Stomilu całkiem nowe rozdanie, tak jak i w Widzewie, bo i nowy prezes i w ogóle całkiem nowa kadra, ale te transfery, które już zostały klepnięte, czyli między innymi Wojciech Rejman, Karol Żwir, Merwej Fundambu, Szymon Lewicki, Łukasz Moneta, no to są nazwiska, które no przeciętny przynajmniej kibic zaplecza Ekstraklasy powinien kojarzyć. A tak, chcieliśmy zbudować zespół, gdzie będą zawodnicy, którzy są liderami swoich formacji, którzy no, potrafią grać w piłkę na tym poziomie, co pokazują w ostatnich latach. I ogólnie chcemy stworzyć w Stomilu taką mieszankę młodych zawodników plus doświadczonych, też wyróżniających się z niższych, tak jak tutaj wspomniałeś o Rejmanie, który w tamtym sezonie strzelił jako pozycja numer 8, czyli środkowy pomocnik, 12 bramek. Bardzo długo był w Stali Rzeszów, teraz przeszedł do nas, z czego bardzo się cieszę, bo ten chłopak miał bardzo dużo ofert z innych zespołów, można powiedzieć nawet finansowo lepszych, ale zdecydował się na grę w Stomilu, z czego bardzo się cieszę. Jest bardzo charakternym człowiekiem. Dał mi słowo, że przejdzie do nas i praktycznie wszystkie inne oferty odrzucał. I tak jak powiedziałem wcześniej, dużo, dużo lepsze finansowo. Pozostali, no, Monetę znałem wcześniej, bo jeszcze z gry Bytowi, gdzie też pomogłem mu w pewnym momencie się odbudować. Ostatnie 2 lata, można powiedzieć, że Łukasz wszystko gra, bo ponad 60 meczów w 2 sezony rozegrał, czy to jako rezerwowy wchodzący, czy jako podstawowy zawodnik, ale grający. Jeśli chodzi o Fundambu, no, ten zawodnik na pewno mi się podobał już, jak był w Widzewie. Widząc go na treningach, to oczy przecieramy, co ten chłopak potrafi, i naprawdę jestem bardzo zadowolony, że mogłem go pozyskać. To jest chłopak z ogromnymi możliwościami. Ja mam nadzieję, że uda mi się wyciągnąć wszystko to, co najlepsze. Fundambu jest zawodnikiem bardzo kreatywnym, takim, który naprawdę potrafi niekonwencjonalnie zagrać, potrafi strzelić bramkę, ale też ciężar gry potrafi wziąć na siebie, co też dla mnie jest bardzo ważne. A Mówiono. jeśli chodzi o Szymona Lewickiego, no to myślę, że nie trzeba przedstawiać. No, Szymon był królem strzelców pierwszej ligi. W każdym sezonie strzela bramki na poziomie pierwszej ligi. No i też w ostatnim sezonie, jako można powiedzieć rezerwowy w Tychach, strzelił 7 bramek. To też o czymś świadczy. Cały czas ma tą chęć strzelania. Boli, jest pazerny na to i mam nadzieję, że u nas trochę tych bramek strzeli.
Ja jeszcze chciałbym się pochylić nad Kolegijczykiem Marvejem Fundambu, bo mówiono w Widzewie, że jest problem gdzieś tam natury językowo-komunikacyjnej. Czy rzeczywiście to jest jakieś ziarno prawdy w tym jest, czy to są po prostu jakieś rzeczy, które w ogóle. Prawdą jest taką, że nie mówi po polsku, tak, ale on, można powiedzieć, że wszystko rozumie, bo co mu tłumaczę i ten oczywiście pojedyncze słowa po polsku umie. On nawet po polsku umie powiedzieć, że rozumie wszystko, ale nie, no, z tym mówieniem jest po prostu ciężko. No, nasz język nie jest łatwy. Ale patrząc na to, co robi na boisku i jak mu tłumaczę pewne rzeczy w treningu, no to ja nie mam problemu, żeby mu 3 razy powtarzać i żeby on to załapał. Mówię raz i pokazujemy ćwiczenie i on to po prostu robi. Tutaj naprawdę nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście nie wiem, jak było w Widzewie, może było inaczej, no ale myślę, że przez miesiąc czasu chyba to się za dużo nie zmieniło. No, Fundambu na dzisiaj rozumie wszystko. Mam nadzieję, że tego języka naszego też jeszcze się nauczy mówić, ale naprawdę rozumie wszystko. I dużo pojedynczych słów potrafi też powiedzieć. I też stara się na treningu do chłopaków komunikaty wszystkie, które są potrzebne w piłce nożnej czy na boisku, to mówi w języku polskim. O, proszę, więc tutaj, moi drodzy, dla Was jako ciekawostka, jak widać, wcale nie ma jakichś wielkich problemów komunikacyjnych z Kongijczykiem, jak to twierdzono gdzieś tam tu i ówdzie, że są problemy komunikacyjne. Jak widać, tutaj trener Adrian Stawski nam wszystko rozwiał. Okres przygotowawczy za Wami. Jakbyś mógł opowiedzieć w tak dwóch słowach, jak on wyglądał i czy jesteś z niego przede wszystkim zadowolony? No przede wszystkim to plac budowy duży, bo tak naprawdę kilku zawodników zostało, którzy grali w tamtym sezonie. Jeśli chodzi o nasz zespół, no to można powiedzieć, że budowa od samego początku. No nie są to łatwe rzeczy, no bo tak naprawdę 25 czerwca zaczęliśmy budować zespół, tak jak mówiłem wcześniej. Różne perypety związane z klubem, nie wiadomo było, czy klub przystąpi do rozgrywek i tak dalej, no to na pewno nie ułatwiały. Tutaj razem z prezesem Łukaszem Puciłowskim, no, stajemy na głowie, żeby w ramach tego niewielkiego budżetu, trzeba podkreślić, ściągnąć wartościowych zawodników, co naprawdę nie jest łatwo, bo wielu zawodników mimo, że gdzieś tam powiedzmy na słowo byli ze mną do badania, na drugi dzień wybierali oferty dużo, dużo lepsze finansowo. Dlatego też szacunek dla tych zawodników, którzy dali mi słowo, tak jak Rejman. I mimo, że miał telefony, wręcz nagabywanie o pieniądze, można powiedzieć, dużo o 30-40% większe jak u nas, a dał mi słowo i powiedział, że tego słowa nie złamie, co no bardzo mi to zaimponowało, że chciał grać dla mnie, dla klubu Stomil Olsztyn i to jest dla mnie ważne, że na takiego zawodnika na pewno będę mógł w każdej sytuacji liczyć. No zbieramy jeszcze, to nie jest tak do końca, że my już mamy kadrę zamkniętą, bo nie mamy jeszcze. Próbujemy ściągnąć dwóch, trzech zawodników. No tak jak mówiłem, budżet nie jest z gumy. No i postaramy się, żeby w ramach tego naszego budżetu niedużego wartościowych zawodników ściągnąć. No mamy nazwiska, które praktycznie, no jest kwestia dogadania też finansowego właśnie. Jeśli się dogadamy finansowego, to myślę, że na dniach ci zawodnicy do nas dołączą i wtedy zamykamy kadrę, ewentualnie się przyglądamy, co się jeszcze na rynku do końca sierpnia będzie działo. No i wielu zawodników młodych z Olsztyna, którzy grali czy to w CLJ, czy w drugim zespole, ale naprawdę to są fajni chłopcy, którzy potrafią grać w piłkę, pracują mocno. No, trzeba być zadowolonym z okresu przygotowawczego, bo patrząc, jak ci chłopcy pracują, jak zasuwają na treningach, to
to ja jestem bardzo zadowolony z ich pracy, gdzie naprawdę mamy mało czasu. Mimo, że graliśmy sparingi, to jeszcze przed sparingiem rano zawsze mieliśmy jeszcze trening, bo nie chciałem zmarnować żadnej jednostki, nawet kosztem tego, że jakiegoś wyniku, że możemy być zmęczeni, ale nie odpuszczaliśmy. Na przykład ten tydzień ostatni, we wtorek, mieliśmy badania wydolnościowe, które bardzo dużo zawodników kosztowały zdrowia. Po południu robiłem jeszcze taktyczny trening, który trwał prawie 2 godziny. W środę graliśmy sparing, w czwartek miałem 2 treningi, w piątek jeden i w sobotę sparing. Także tydzień bardzo, bardzo mocny, ale mam nadzieję, że to zaprocentuje. A co z tej drużyny będzie, no dzisiaj ciężko powiedzieć, bo to jest grupa nowych zawodników, którzy tak naprawdę indywidualnie potrafią też wiele, są wyróżniającymi postaci, tak jak Karol Żwikasz między innymi w drugiej lidze. To jest zawodnik, który prędzej już był w Stomilu Olsztyn, ale poszedł do Ostródy, czy wcześniej jeszcze gdzie indziej, gdzie żeby się ograć i wrócić silniejszy. I dzisiaj to jest na pewno inny zawodnik, jak ten, który z tego Olsztyna wychodził. Ja mam pytanie, twoim skromnym zdaniem, o co będzie walczył Stomil Olsztyn w nadchodzącym sezonie pierwszej ligi? Czy to będzie środek tabeli, czy to raczej będzie utrzymanie, czy może będziecie starali walczyć się o baraże? No bo to też myślę, że jest ciekawe. Ja na pewno będę stawiał cel zespołowi takie trochę wyświechtane słowa, jak to ostatnio trenerzy też mówią, ale też bardzo prawdziwe. Ja zawsze mówię, jak jest, nie czaruję. My na pewno będziemy grali z meczu na mecz, tak, czyli o zwycięstwo w każdym meczu, no bo na dzisiaj, budując tak zespół od podstaw, można powiedzieć, to jest ciężko powiedzieć, o co my będziemy grali. Ja nie chcę ani zaniżać, ja zawsze będę stawiał przed zespołem i sobą wysokie cele i takich się celów będę trzymał, aczkolwiek mówię, no, na dzisiaj ciężko powiedzieć, na co nas stać, tak? No, to liga zweryfikuje, pokaże. Dzisiaj celem będzie mecz z Chrobrym Bogów i to nas tylko interesuje, a na razie nie zaprzątam sobie głowy kolejnym i kolejnym meczem, tylko przygotowaniem teraz do tego pierwszego meczu. I to mówię naprawdę uczciwie i tutaj żadnych farmazonów nie opowiadam. Po prostu nowy zespół zbudowany, można powiedzieć, na prędce, tak, no bo 2-3 tygodnie to jest naprawdę mało czasu, aczkolwiek ja się nie obrażam, nie narzekam i robię wszystko, żeby zespół funkcjonował pod względem organizacji gry na dobrym poziomie. Powiem szczerze, patrzyłem sobie na wasz terminarz, no to on jest taki dosyć całkiem ciekawy, bo na dzień dobry, tak jak powiedziałeś, Chrobry Głogów, potem Marka Gdynia, no widać, że ten, później jeszcze jest Drugi mecz ma Niegdyś Jastrzębie, Jastrzębie, przepraszam, tak. Niegdyś Tak, Jastrzębie, trzeci jest Arka, tak jest. później jest Arka, no i później jest kolejne spotkanie, natomiast piąty i szósty to korona, czwartek korona, piąty widzę w szósty ŁKS, więc dwa tygodnie pod rząd będziesz grał z łódzkimi zespołami, tak się złożyło. No tak, no, terminarz na pewno nie jest łatwy, ale tutaj nie ma słabych zespołów. No, ja już też pracowałem na poziomie pierwszej ligi, czy drugiej, to czy pierwsza jest liga, czy druga, to nie ma łatwych meczów. Każdy mecz trzeba mocno się napracować, żeby punkty zdobyć. No, z kim byśmy nie grali, to trzeba mocno walczyć. Ja tutaj nie chcę patrzeć, wiadomo, no, Widzew jest na pewno mocnym zespołem. ŁKS mocnym zespołem, Arka mocnym zespołem, no to są naprawdę mega, mega mocne zespoły, ale no, my na pewno się nie położymy przed tymi zespołami i będziemy czekać, żeby nam strzelali bramki do każdego meczu, odpowiednio się przygotujemy. I na koniec chciałbym
cię jeszcze poprosić, bo miałeś na początku przygotowań zawodnika, który też był w Widzewie. Chodzi mi o bramkarza Wiaczesława Kudryavcewska. Czy mógłbyś powiedzieć coś na jego temat? Dlaczego podjęliście decyzję, że jednak nie dziękujecie mu za współpracę? Bo na przykład z tego, co słyszałem, to trener Andrzej Woźniak mówił, że to jest całkiem fajny, młody, utalentowany bramkarz, ale jak wiemy, koniec końców ani w Widzewie on nie został, ani u was również. To tak, bo myśmy troszeczkę podjęli decyzję, że w bramce będzie młodzieżowiec i tego się trzymaliśmy od początku. Chciałem ściągnąć do Stomilu Krzysia Bąkowskiego z Lecha Poznań. To jest bardzo obiecujący bramkarz, i aczkolwiek drugim, trzecim bramkarzem nie będzie u nas młodzieżowiec, ale na dzisiaj numerem jeden jest Krzysiek Bąkowski. I też między innymi dlatego tutaj on odszedł, ale też miał oferty z innych klubów, dlatego na pierwszym spotkaniu ze mną zakomunikował mi, że odchodzi, także nie potrenował oczywiście z nami. Niezły bramkarz, też potwierdzę słowa trenera Woźniaka, ale tam miał klub już, można powiedzieć, dogadany i chciał tylko z nami chwilę potrenować do momentu sfinalizowania. Oczywiście pozwoliłem na to i dzisiaj nie ma go w klubie. A był też, gdzieś tam wyczytałem w mediach, że był też taki temat, że mieliście testować Brazylijczyka Kajkę, który też nie zrobił wielkiej kariery w Widzewie. Czy do tych testów rzeczywiście doszło, czy on był przez was sprawdzany, czy to tylko gdzieś tam było rzeczywiście jakieś takie plotki? Nie, był zawodnik bardzo dobrze wyszkolony technicznie, ale ja troszeczkę innego profilu zawodnika szukam jeszcze, można powiedzieć, dalej, bo tutaj chciałem trochę podwyższyć ten zespół wzrostowo, bo my nie mamy za wysokiego Szymona Lewickiego, Tecława i tam może Maćka Damca, tak, to zespół nie jest za wysoki. Chciałem wysokiego stopera ściągnąć. I takiego dalej będziemy szukali, dlatego też między innymi Pejke nie został u nas, aczkolwiek no niezły chłopak, ale mówię, jakiś trochę inny profil szukałem zawodnika, sprawdziłem go, no myślę, że on sobie gdzieś tam, jak znajdzie klub, to sobie poradzi, prawdopodobnie musi dostać taką większą szansę grania. Na treningu wyglądało to nieźle, ale mówię, inny profil zawodnika szukałem. No i na koniec takie dwa zdania od trenera Adriana Stawskiego do słuchaczy Radia Widzew od ciebie. Bym poprosił. Dla słuchaczy Radia Widzew, no przede wszystkim życzę powrotu na wszystkim na stadiony. Jak patrząc tutaj na ilość karnetów sprzedanych, to w Łodzi na pewno będzie ciekawie. Będzie miło tam przyjechać i w tej atmosferze uczestniczyć i nie mogę się doczekać, kiedy, powiem szczerze, kiedy w Łodzi zagram. Jest piękny stadion. No, życzę dużo wszystkim zdrowia, no i też sukcesów dla Widzewa, bo nie ukrywam, że gdzieś tam ten Widzew w moim sercu gdzieś tam leży. Ja od gdzieś tam dziecka też tam kibicuję bardzo mocno i mam rodzinę w Łodzi, także moja rodzina na pewno na ten mecz Widzewie się. Na mecz Widzewa ze Stomilem się wybierze i na pewno będzie mi bardzo miło tam zawitać. Moi drodzy, to tyle. Moim, ale przede wszystkim waszym gościem w dzisiejszym magazynie Prześwietlenie pierwszej ligi na temat Stomilu Olsztyn był trener tego zespołu, pan Adrian Stawski. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę oczywiście jak najlepszych wyników dla Stomilu w tym nadchodzącym sezonie Fortuna pierwszej ligi. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Zatem, moi drodzy, już za nami rozmowa z trenerem Adrianem Stawskim. Jak wiemy, zespół prawie już skompletowany, może jeszcze nie do końca, ale już niewiele
brakuje. No i jeszcze tak na ostatni gwizdek może kogoś w 100 minut uda się pozyskać, ale i tak uważam, że to są bardzo ciekawi zawodnicy i na pewno Widzewowi nie będzie łatwo w tej piątej kolejce tutaj ze Stominem o komplet punktów. Najpierw jednak trzeba się skupić na meczach, które są wcześniej. Jak już wspomniałem w rozmowie z trenerem, oprócz okresu przygotowawczego drużyna Stomilu rozgrywała także 5 meczów sparingowych. Podczas tego okresu przygotowawczego najpierw porażka 0-2 z Lechiem Gdańsk w Gniewinie, później porażka w Chojnicach z Chojniczanką w Nowym Dworze Gdańskim 1-3, następnie wygrana z GKS-em Wikielec 3-1, remis w spotkaniu z Bałtykiem Gdynia 2-2 i w ostatnim sparingu przed ligą zwycięstwo z Sokołem Ostróda 2-0. Jak wyglądał skład Stomilu na to spotkanie w bramce? Bąkowski, dalej Ciechanowski, Remisz, Dampt, Strauss, Pawlak w 46 minucie zmieniony przez Życha, Żwir, Tezław, Fundambu w 55 minucie zmieniony przez Szibatę, Galach w 64 minucie zmieniony przez Szeromkę, Lewicki w 78 minucie zmienił go Mysiorski. Stomil wygrał to spotkanie 2-0 po dublecie Jonatana Strausa, najpierw w czwartej, a potem w 30 minucie. No i właśnie na koniec, tak w ramach już domknięcia tej tego prześwietlenia na temat drużyny z Warmii i Mazur, zapraszam Was na rozmowę z bohaterem wczorajszego meczu sparingowego z Sokołem Ostróda, Jonatanem Strausem. Moi drodzy, a moim kolejnym gościem, już ostatnim w dzisiejszym prześwietleniu na temat Stomilu Olsztyn, jest zawodnik tego zespołu, Jonatan Straus. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jonatan, ja na początku to chciałbym zadać takie pytanie, bo w waszej drużynie bardzo dużo się dzieje na przestrzeni ostatniego czasu, dużo, dużo zmian. Jak ty się odnajdujesz w tym nowym rozdaniu, które nastąpiło w Olsztynie, bo jest i nowy prezes, i nowy szkoleniowiec? Powiem tak, w ostatnim czasie no Stomil jako klub lubi dużo zmian i mam nadzieję, że w końcu wszystko to będzie poukładane tak, jak to powinno być już wcześniej zrobione. Natomiast wiemy, co się wydarzyło, jakie były zmiany i no i właściciel wraz tutaj z nowym prezesem postanowili zrobić zmiany w postaci zawodników, tak, no bo te wyniki też nie były jakieś powalające z naszej strony. No, została nasza, że tak powiem, kilkuosobowa kadra, co grała wcześniej, bo jest i Jakub Tesław, i ja, czy Maciej Spychała, czy Rafał Remisz oraz jeszcze kilku młodych chłopaków tutaj z Akademii Stomilu. A reszta to jest zupełnie nowa drużyna i mam nadzieję, że uda nam się sklecić coś nowego. Wiadomo, że też trzeba podziękować tutaj byli, którzy zostawiali zdrowie na boisku, walcząc dla naszego Stomilu, także pełen szacunek dla tych chłopaków. No a my musimy szybko się ogarnąć, w sensie zbudować solidną ekipę i ciężko pracować, by już niebawem w przyszłym tygodniu wygrać u siebie z chrobrym głową. No właśnie, powiedziałeś o tym, że jest zupełnie nowa grupa ludzi, też masa ludzi
od was odeszła, ale też przyszli bardzo ciekawi zawodnicy, bo i Karol Żwir, i Wojtek Rejman, i Łukasz Moneta, Szymon Lewicki, Merwej Fundambu. No to rzeczywiście Nie, no przynajmniej. to są nazwiska, z którymi gdzieś tam miałem okazję już grać czy rywalizować jako przeciwnicy. Fajnie, że Tomil ściągnął takich zawodników. Wiadomo, że my też mamy jakiś określony budżet i bazujemy na tym, aby gdzieś do Tomila ściągać zawodników, którzy mają jeszcze coś do udowodnienia, bądź chcą się wybić dalej wraz z klubem ze Stomilem, czy bądź chcą gdzieś powalczyć o lepsze swoje życie. Także czasami takie zmiany, do jakich doszło, po prostu budują coś nowego i mam nadzieję, że to zbuduje coś fajnego, coś dobrego dla nas wszystkich, abyśmy pieli się w górę jako klub i zobaczymy to. Co z tego wyniknie i niebawem liga nas zweryfikuje i będziemy poddani ocenie wtedy. No właśnie, za wami dość ciężki z tego, co rozmawiałem z trenerem Adrianem Stawski, dość ciężki i przede wszystkim bardzo intensywny, mimo wszystko, że krótki, ale intensywny okres przygotowawczy. Rozegraliście 5 spotkań sparingowych, z tym ten ostatni na zakończenie przed startem ligi z Sokołem Ostróda. Jak ty względem swojej osoby oceniasz ten okres przygotowawczy, no i ten ostatni mecz, bo ustrzeliłeś dublet w tym spotkaniu sobotnim z Sokołem Ostróda. Ja podchodzę do tego z takim spokojem. Wiadomo, że to już jest tydzień do ligi. No fajnie, że gdzieś człowiek te bramki strzelił, ale dla mnie jako obrońcy, tak jak już wspomniałem wcześniej, liczy się to, co jest z tyłu, a zagraliśmy na zero z tyłu, także to gdzieś też cieszy. U nas całkiem nowa drużyna w Sokole Ostróda, też również całkiem nowa drużyna, także zobaczymy, co będzie w lidze, bo dla mnie liga jest najważniejsza. Sparingi oczywiście, trzeba do tego podchodzić poważnie, trzeba to traktować z szacunkiem i zapierdzielać i dawać się wszystko. Natomiast liga jest najważniejsza i wtedy fajnie by było, gdyby w lidze coś wpadło i żeby mógł swoją osobą też tutaj pomagać drużynie, bo drużyna jest najważniejsza, a co przyniesie los, to już zobaczymy niebawem w niedzielę u siebie z Chrobrym Głogów. Tak jak wspomniał tutaj pan, no dużo, dużo zmian u nas i tak to letnie okienko wyglądało. Na pewno takie nazwiska jak Moneta, Rejman, czy Szymon Lewicki, czy Fundambu, no to są nazwiska, które uważam, że są solidne jak na pierwszoligowe boiska i mam nadzieję, że uda nam się zbudować fajną ekipę, bo drużyna drużyną, ale tutaj chodzi o dobór charakterów, o dobór personaliów, o dobór umiejętności zawodników. Także myślę, że uda nam się zbudować solidną ekipę i będzie fajnie. A jak ci się pracuje, tobie i całej drużynie, z nowym sztabem szkoleniowym, z nowym szkoleniowcem Adrianem Stawskim, bo no też nowy człowiek i nie mieliście w sumie dużo czasu od zakończenia tego sezonu, żeby się zgrać, żeby wprowadzić te nowe No rzeczy. czasu na pewno było mało. Gdzieś tutaj Stomil i ogólnie właściciel i nowy prezes gdzieś działali szybko, prężnie, tak? Doszło do zmiany trenera, przyszedł nowy cały sztab, także ogólnie intensywny czas dla Stomila, a ja uważam, że pożyteczny czas, bo fajnie go wykorzystaliśmy na mega ciężką pracę. Tak jak tutaj trener Stawski wspomniał, no bardzo ciężko przepracowaliśmy i ja zawsze wierzę w to, że jak się tak ciężko pracuje, to później życie człowiekowi odda to w lidze. Także ja jestem pełen optymizmu. Chłopacy ciężko trenują, każdy z nas daje siebie 100% i oby omijały nas kontuzje i żółte kartki, to powinno być dobrze. Te pierwsze przynajmniej dwa spotkania, czyli spotkanie z Chrobrym Głogów, które będziecie rozgrywać na własnym boisku, i później wyjazd do GKS-u Jastrzębie, wydaje się, że to są takie zespoły, które no, są w waszym zasięgu i możecie tutaj nawet przy dobrych wiatrach i przy dobrym układzie powalczyć o komplet punktów.
Ja powiem tak, zeszły sezon pokazał, że Stomil jest tak nieprzewidywalnym zespołem, że potrafi grać zarówno z drużynami z góry tabeli, jak i z dołu. Natomiast jest nowy sezon, nowe rozdanie i tutaj nikt przed nikim się nie położy i patrząc przez nazwy, nie wiem, że to jest Jastrzębie czy Chrobry Głogów. No ja przypomnę, że Chrobry Głogów to już gra trzeci sezon w tym samym zestawieniu i wymieniają jedne, dwie osoby w składzie, także to już jest ograna drużyna, bardzo mają doświadczonych zawodników i my tu nikogo nie lekceważymy. Oczywiście patrzymy i wierzymy w swoje umiejętności i nikogo nie zlekceważymy, mam nadzieję, i przyniesie nam to korzystny przede wszystkim rezultat, bo gramy u siebie i wierzę w siebie, wierzę w drużynę, wierzę w cały sztab, także mam nadzieję, że wyjdziemy z tego meczu zwycięsko. No wiadomo, Jastrzębie ma podobną sytuację jak my, też sporo, sporo nowych twarzy u nich w drużynie. No zobaczymy, no nie chcę tutaj być jak wróżka, bo nikt jeszcze meczu nie wygrał, rozmawiając przed meczem. Także zobaczymy, co będzie po meczu, wtedy możemy się dzwonić. Natomiast ja uważam, że mamy potencjał naprawdę duży, tylko kwestia jak my do tego podejdziemy, jak wykorzystamy to na boisku. Ja mam do Ciebie pytanie, bo przyszedł do Was zawodnik, który jakiś czas temu, nie tak dawno występował w Widzewie Łódź, czyli mówię tutaj o Marveju Fundambu. Jak się Wam z nim współpracuje na treningach i w meczach sparingowych? Fundambu to jest bardzo fajny i ciekawy zawodnik. Ma w sobie taką lekkość, zwinność, jak to zazwyczaj mają w sobie taką ciemnoskórzy zawodnicy, taką lekkość prowadzenia piłki, gdzieś ogranie rywala jeden na jeden. No piłka mu nie przeszkadza i mam nadzieję, że też będziemy mieli z niego dużo pożytku. No zobaczymy. No, Widzewie gdzieś tam nam strzelił akurat przeciwko Stomilowi piękną bramkę, ale to było na tyle. Mam nadzieję, że w Stomilu już grając tych bramek zdobędzie więcej i więcej jakości i przede wszystkim takiego pozytywizmu, bo to jest bardzo pozytywny chłopak. Wiadomo, gdzieś po angielsku troszkę słabo rozmawia, troszkę parę słów zna po polsku, ale no jest pozytywny, ciągle się uśmiecha, dużo, dużo gdzieś go uczymy, rozmawiamy, także myślę, że kwestia czasu i Merville też będzie wartością dodatnią tego zespołu. Czego wymaga od Was przede wszystkim trener Stawski, jak z Wami rozmawia? Czy bardziej takiej dyscypliny taktycznej, czy bardziej takiej piłki radosnej dla oka, ofensywnej? Czy przede Ja myślę, wszystkim. że bardziej mamy nową drużynę. Nie mieliśmy za bardzo czasu na budowanie nie wiadomo czego. Gdzieś stopniowo z tygodnia na tydzień gdzieś trener wdraża swoje rzeczy, żebyśmy też nie dostali nagle tysiąca informacji i w tydzień zrobili wszystkiego, bo tak się nie da. Piłka nożna to jest taki sport, że na pewne rzeczy potrzeba czasu. Na pewno przede wszystkim nasza gra będzie się zaczynała od obrony, no bo najlepsze zespoły na świecie od tego zaczynają i my mamy całkiem nowy zespół i od tego musimy przede wszystkim zacząć. Na pewno też chcemy grać fajną, ofensywną piłkę dla oka. Chcemy być zdeterminowani, waleczni i jak to trener mawia, mamy być na boisku jak żołnierze. Zobaczymy, jak to się przełoży na ligowe spotkania. Ja bardzo w to wierzę, że będziemy raz, że fajnie, fajnie bronić, a drugi raz, że fajnie atakować i te mecze wygrywać i walczyć, zapierdzielać jeden za drugiego, no bo to też jest ważne w piłce i fajnie będziemy grać dla oka, ale przede wszystkim punktować, bo to się liczy najbardziej. Czego może się spodziewać przede wszystkim kibic Stomilu po tej nowej drużynie w nadchodzących rozgrywkach? Na pewno walki, zaangażowania i determinacji i zapierdzielanie jeden za drugiego. Mam nadzieję, że damy więcej radości kibicom niż w zeszłych sezonach, no bo jest sporo nowych twarzy, każdy ma coś do udowodnienia i mam nadzieję, że przełoży się to wszystko na boisko, no bo chcemy przede wszystkim dawać pozytywne emocje swoim kibicom. Twoim zdaniem będziecie walczyli w tym sezonie o co? O środek tabeli, bardziej o utrzymanie, czy może o strefę barażową?
ciężko mi powiedzieć. Ja jestem takim człowiekiem, że nie wyprzedzam czasu do przodu. Liczy się to, co jest teraz i dla mnie najważniejszym meczem jest spotkanie z Chrobrym Głogów, a później z meczu na mecz trzeba patrzeć, co dalej i kolejno punktować. Nie możemy wybiegać w przyszłość. Będziemy na środku tabeli, czy będziemy gdzieś w wyższym miejscu, czy na dole tabeli. No z takim budżetem też nie oszukujmy się, że my nie będziemy grali o pierwszą trójkę w pierwszej lidze, no bo też wiemy, jakich mamy zawodników, też twardo stąpamy po ziemi. Oczywiście ja w każdego wierzę i piłka już pisała różne scenariusze w życiu, ale no bądźmy też świadomi tego, no jakimi zawodnikami dysponujemy i przede wszystkim jaki mamy budżet, no bo to nie oszukujmy się, że w ostatnich czasach pokazało to, że drużyny z większym budżetem, z dużym doświadczeniem, z aspiracjami pod awans, to one akurat te awanse robiły i to nie jest przypadkowe. No wiadomo, że w piłce nożnej też jest ważne zgranie zespołu, a u nas ta drużyna jest nowa, także no sam jestem ciekawy, co przyniesie los i co pokaże sezon, bo naprawdę ciężko mi tutaj wróżyć i nie chciałbym tutaj niczego, że tak powiem, w ciemno zapewniać, czy coś sugerować, absolutnie. Dla mnie liczy się każdy mecz po kolei, także mam nadzieję, że będziemy wyciągać z każdego meczu maksa i czy będziemy lepiej grali, czy czasami się trafi słabszy mecz, ale jedno mogę powiedzieć, że na pewno jako drużyna łatwo tych meczów nie oddamy. Jesteśmy dobrze przygotowani, będziemy biegać, zapierdzielać, i do tego starać się jak najlepiej grać w piłkę, a co przyniesie los, to czas pokaże. Przede wszystkim to chyba nawet już pokazał poprzedni sezon, że ta liga jest bardzo nieprzewidywalna, bo zarówno na jej zapleczu, tak samo i nawet w drugiej lidze okazało się, że awans o klasę wyżej wywalczyły zespoły, które zajęły miejsca szóste, czyli to miejsce, które było ostatnie dające Zgadza się. Prawo gry. Zgadza się. No, to jest coś fajnego właśnie, że baraże rządzą się swoimi prawami i nieważne, czy jesteś na szóstym miejscu, czy na trzecim miejscu. Ważne jest to, jaką dyspozycję złapiesz na koniec sezonu na te dwa spotkania, które są premiowane później dodatkowym miejscem, no premiującym do rozgrywek o wyższą klasę, tak jak pan wspomniał, czy z drugiej ligi awansowała z Kra Częstochowa do pierwszej ligi, właśnie Górnik Łęczna od nas z pierwszej ligi awansował do ekstraklasy. Ja przypomnę, że miesiąc temu Stomil grał z Łęczną i odnieśliśmy tam remis, gdzie jeszcze mieliśmy poprzeczkę, tak. No Łęczna wcale nie była jakimś, nie wiadomo jakim, super zespołem, ale byli dobrze zorganizowani w obronie, byli solidni i bardzo mieli doświadczonych zawodników. Myślę, że to u nich odniosło taką kluczową rolę. Do tego mieli trenera Kamila Kieresia, który dobrze przygotował zespół i ta Łęczna było widać w barażach, że fizycznie po prostu przewyższyła te zespoły, z którymi rywalizowała. No to tak, dwa zdania od ciebie na koniec dla naszych słuchaczy i dla wszystkich kibiców Widzewa Łódź przed tym sezonem. Dla wszystkich kibiców kogo? Widzewa Łódź przed tym sezonem. A czemu Widzewa? Ponieważ to jest Radio Widzew, więc dlatego powiedziałem Widzewa. A, okej. Okay. Więc dlatego powiedziałem Widzewa. Wie pan co? Dla kibiców Widzewa? Życzę przede wszystkim takiemu klubowi jak Widzew awansu do ekstraklasy, bo jeszcze ja pamiętam czasy, kiedy ja grałem w Jagiellonii Białystok w Ekstraklasie i jeździło się na Widzew, także no atmosfera na Widzewie, no nie ukrywajmy, jest jedna z lepszych w Polsce, także taki klub jak Widzew Łódź, uważam, że jego miejsce jest w Ekstraklasie i tego życzę temu klubowi. No zobaczymy, co przyniesie ten sezon, bo to nie jest tak łatwo awansować. Jest wiele drużyn, które chcą o te miejsca zagrać, jak w przypadku, nie wiem, Derby, tak, ŁKS Widzew, czy Korona Kielce. Jest też, uważam, Arka Gdynia, która też ma solidną ekipę pod awans. Także na pewno ta liga będzie ciekawa. Te mecze będą bardzo wyrównane. I co, no, życzę takiemu klubowi jak Widzew, który ma tak świetnych kibiców
przede wszystkim stadion, tak, awansu, no bo nie ukrywam, że to tak kibicowsko poukładany klub, no to powinien grać ligę wyżej i zobaczymy. Dziękuję bardzo. Moim, ale przede wszystkim waszym gościem był piłkarz z Tomilu Olsztyn, Jonathan Strauss. Dziękuję ci bardzo, Jonathan, za rozmowę i oczywiście życzę wszystkiego najlepszego dla Stomilu w nadchodzącym sezonie Fortuna pierwszej ligi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.